Maria odbywał z tych z wyspy San Kitts i z Karaibów. I left San Kitts and then after I went to Jamaica. Opuściłem San Kitts i dotarłem do Jamajki. And the Jamaican brethren send their love and greetings to you. I również braterstwo z tamtego miejsca, czyli Jamajki, przesyłają wam serdeczne pozdrowienia. And from there we went on to Greece. A potem stamtąd dotarliśmy do Grecji. And the brethren in Athens also send their love and greetings. And braterstwo z Atenach również prosili, żeby przekazać wam ich serdeczne pozdrowienia. It's a joy. I want to see it to be poor. Jest to wielką radością dla mnie, że mogę, muszę to powiedzieć, że mogę być tutaj w Polsce. As I told the other meetings, I'm not a stranger to the Polish brethren. Jak już to powiedziałem, nie jestem obcy, jeżeli chodzi o braterstwo tutaj w Polsce. Because I lived in New York City for many years. Ponieważ mieszkałem przez wiele lat w Nowym Jorku. And I worked with the, a Polish individual for 13 years. I przez 13 lat pracowałem tam z Polakiem. So when I get back to New York, I will tell him I've been to Poland. Więc jeśli kiedyś powrócę do Nowego Jorku, spotkam go, to opowiem mu, że byłem tutaj w Polsce. So now we sang a hymn. Śpiewaliśmy hymn, pieśń. And the prayer was made. I również modliliśmy się. And I listened to both. I słuchałem obu tekstów, obu słów, i tu, i tu. The hymn says we want to be occupied with him. W tej pieśni wyrażaliśmy, że chcemy zajmować się nim. And the prayer was we want to see Christ. I w modlitwie też to wyrażone było, że chcemy widzieć Chrystusa. I want to read a verse in the book of Colossians chapter 4. Chciałbym przeczytać wiersz z listu do Kolosan z 4 rozdziału. And verse 16. 16 wiersz. List do Kolosan, 4 rozdział, 16 werset. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie. Also want to read chapter 2. Również z drugiego rozdziału. I'm reading from verse 1 and 2. Wiersze pierwszy i drugi. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki ból toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. The Book of Revelation. Z Księgi Objawienia. Z trzeciego rozdziału. And verse 14 to the end. Od wiersza 14 do końca rozdziału. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których wyznaję karcem i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się,
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. We read those verses because we want to see the character of things that can be solved with the presentation of Christ. Przeczytaliśmy te wersety, ponieważ chcemy zajmować się dzisiaj rzeczami, charakterem rzeczy, które mogą być rozwiązane przez osobę Pana Jezusa, widząc osobę Pana Jezusa. We know that in Revelation chapter 1 and verse 19, wiemy, że w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, w 19 wierszu, the Lord speaks about those things that was, those things that are, and those things that are to come. Pan mówi o rzeczach, które miały miejsce, które mają miejsce i będą miały miejsce. In other words, the things thou hast seen, past tense. Innymi słowy, co wydarzyło się w przeszłym czasie. The things that are. Rzeczy, które są teraz. And the things in the future. I rzeczy, które wydarzą się w przyszłości. Chapter 1 is the things thou hast seen. Rozdział pierwszy to te rzeczy, które się już wydarzyły. Chapter 2 and 3 is the things that are. Rozdziały drugi i trzeci to rzeczy, które mają miejsce teraz. And 4 to the end, those things that are in the future. A od czwartego rozdziału począwszy do końca te rzeczy, które będą miały miejsce w przyszłości. We are living in days. My żyjemy. That is very difficult. W takich dniach, które są bardzo trudne. If chapter 2 and 3 deals with things that are now. Te rozdziały drugi i trzeci odnoszą się do rzeczy, które mają miejsce teraz. It gives us the history of the assembly. Które pokazują nam historię zgromadzenia. We see the breakdown from the first assembly, Ephesus. Widzimy przegląd od pierwszego zgromadzenia w Efezie. That left their first love. Zgromadzenia, które opuściło pierwszą miłość. We see suffering was used in Smyrna to bring her back to her first love. Widzimy cierpienia, które dopuszczone zostały na Smyrnę, ażeby powróciła do pierwszej miłości. We see Pergamos where the assembly and the world came together. Widzimy Pergamon, gdzie zgromadzenie i świat powoli się połącza, które łączą się ze sobą. We see in Thyatira what has happened in relation to the Vatican. Widzimy Thyatirę, co wydarzyło się w odniesieniu do Watykanu. We see in Sardis the Reformation. W zborze w Sardes widzimy reformację. Protestantyzm. We see in Philadelphia a sense of recovery. Widzimy Filadelfię, czyli czas odnowienia. But in Laodicea, ale w Laodycei, this is the period in which we are living. To jest ten okres, w którym my żyjemy teraz. It is a period when man is doing that which is right in his own sight. To jest okres, kiedy ludzie robią to, co wydaje im się w ich oczach dobre. Things had gotten so bad that Jesus was on the outside knocking to come in. Tak źle potoczyły się rzeczy, że Pan Jezus znalazł się na zewnątrz i musi pukać od zewnątrz. And the Lord Jesus introduced himself to this assembly. I Pan Jezus przedstawia się temu zgromadzeniu. He says of himself. On mówi o sobie. These things says the Amen. To mówi Amen. The faithful and true witness. Wierny i sprawiedliwy świadek. The beginning of the creation of God. Początek stworzenia Bożego. I know your works.
Znam twoje uczynki. Though I'm neither hot nor cold. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. I would spew out of my mouth. Wypluję cię z ust moich. And the admonition is for us to repent. I to przesłanie jest, ażeby upamiętać się. In verse 20 says, behold, I stand at the door and knock. If any man will hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. W 20 wersecie czytamy, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Brethren, we are living in a day of breakdown. Braterstwo, żyjemy w czasie upadku. We are living in a day of departure. Żyjemy w czasie odchodzenia. We have left. They have left. The person of which the church is waiting for. Opuszczono osobę, na którą oczekuje Kościół. But there is a place. Ale jest takie miejsce, where there is no breakdown. Gdzie nie ma upadku. There is a place where, in the midst of all of this chaos, takie miejsce, gdzie w pośrodku tego chaosu is the presence of God. Jest osoba, obecność Boża. Enjoying Him. Radować się Nim, cieszyć się Nim. And we sign that our communion will be with Him. I ta relacja, ta społeczność będzie z Nim. Hear the language of Scripture. To jest język Pisma. He says, I will come to Him and will sup with him and he with me. Pismo mówi, albo mówi Pan Jezus, ja będę z nim wieczerzał, a on ze mną. There is two comings of Christ. Są dwa przyjścia Pana Jezusa. In relation to the believer. W odniesieniu do ludzi wierzących. One is found in the first book of Thessalonians, chapter 4. Jedno jest opisane w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Pan stąpi z nieba z okrzykiem. And with the voice of the archangel. Z głosem archanioła. And with the trump of God. I z trąbą Bożą. And the dead in Christ shall rise. I ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną. And we who are alive shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. A my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy pochwyceni, ażeby być razem z Nim. So we shall ever be with the Lord. Tak więc będziemy z Panem na wieki. Saints, that's our hope. Drodzy święci, to jest nasza nadzieja. And we are waiting on the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Drodzy święci, oczekujemy przyjścia tego Pana i objawienia się chwały Bożej, tej wielkiej nadziei. That may be tonight. Być może dzisiaj wieczorem. It may be tomorrow. Albo może jutro. But there is a coming that is present. Ale to jest przyjście, które jest aktualne. And we want to turn to John's Gospel. Możemy przeczytać z Ewangelii Jana. And chapter 14. 14 rozdziału. And verse 23. Wiersz 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. So in chapter 1 of John's Gospel, w pierwszym wierszu 14 rozdziału tej Ewangelii, he said to them, let not your heart be troubled. Pan Jezus mówi, niech wasze serca nie trwożą się. You believe in God, believe also in me. Tak jak wierzycie w Boga, tak wierzcie we mnie. In my father's house are many abodes. W domu ojca mojego jest wiele mieszkań. If it were not so, I would have told you. Gdyby tak nie było, to byłbym wam opowiedział. I go and prepare a place for you. Odchodzę przygotować miejsce dla was. And if I go and prepare a place for you, a kiedy pójdę i przygotuję to miejsce, I will come again and receive you unto myself. Przyjdę
Bogu i przyjmę was, that where I am, there you may be also. Żebyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. But in verse 23, a w wierszu 23 is a present coming. Jest to aktualne przyjście Pana. He will come and manifest himself to us. On przyjdzie i objawi siebie nam. And make his abode will come unto him and make our abode with him. It's verse 23. Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. So, chodzi o ten moment teraz. So there's a presence of Christ. A więc jest obecność Chrystusa. We can enjoy now. Którą możemy cieszyć się teraz. And it is said of those two disciples of John. I to jest mowa o uczniach Jana. When John says, "Behold the Lamb of God." Kiedy Jan powiedział, oto Baranek Boży. Andrew and John, the disciple whom Jesus loved, left John and followed Christ. Andrzej i Jan, czyli uczniowie, których miłował Jezus, opuścili Jana i zaczęli naśladować Pana Jezusa. And they ask, Master, where do you dwell? I pytają Pana, Mistrzu, gdzie mieszkasz? Come and see. Odpowiedział Pan Jezus, chodźcie i zobaczcie. They came. Oni poszli. And they dwelt with him that day. I pozostali w tym dniu razem z nim. Those individuals were so affected. Te osoby były tak pod wrażeniem, that John called himself the disciple whom Jesus loved. Że Jan był nazwany uczniem, którego miłował Jezus. It was Andrew who brought his brother. To Andrzej przyprowadził swojego brata. Because they had been with the Lord Jesus Christ. Ponieważ byli z osobą Pana Jezusa. We have found the Messiah. Znaleźliśmy Mesjasza, mówią, who Moses and the law did right. O którym Mojżesz i Pisma mówiły, zakon mówił. It's John who tells us who Jesus is. To jest właśnie Jan, który opowiada nam, kim jest Jezus. Imagine. Wyobraźcie sobie. It's John who wrote the book of Revelation. Właśnie to jest ten Jan, który napisał Księgę Objawienia. But John in the Gospel of John, ale ten Jan w Ewangelii, którą napisał, the Lord used John for the last apostle who lived and wrote. Pan użył tego apostoła Jana, który jako ostatni dożył ostatnich czasów, ażeby opisał to wszystko. It's John who wrote the book of Revelation. A więc to Jan, który napisał Księgę Objawienia. It's John who told us how the church is going to be so ruined. To właśnie Jan, który opowiedział nam, opisał nam, w jakim stanie będzie Kościół, ruiny. It's John who told us he will be outside knocking the door to come in. To właśnie Jan opisał, że Pan Jezus będzie na zewnątrz i będzie pukał od zewnątrz. And God left the best for last. John chapter 2. Z Ewangelii Jana, z drugiego rozdziału, werset. John's Gospel, chapter 2. And verse 9 and 10. Wiersze 9 i 10. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a ty dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. What I'm saying is this. Co chcę powiedzieć, to. Look at the chaos. Zobaczcie na chaos na zewnątrz. But there is a place in the midst of the chaos. Ale jest takie miejsce w środku tego chaosu, where the Lord wants us to say, Master, where dwells the hope? Gdzie Pan chce nam powiedzieć, gdzie
My mamy powiedzieć: Panie, gdzie mieszkasz? The Apostle John wrote 30 years after the Apostle Paul. Apostoł Jan napisał 30 lat po apostole Pawle. It's John who told us that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. To właśnie Jan, który powiedział: na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, a to Słowo było Bogiem. It's John who told us, indeed the Word became flesh and dwelt amongst us. I to właśnie Jan powiedział nam, że to Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. It's John who told us that he turned the water into wine, and as it were, and this was the beginning of the miracles of Christ. I to właśnie Jan opisał tą sytuację, kiedy Pan Jezus zamienił wodę w wino. I to był początek cudów Pana Jezusa. It's John who told us, except a man be born again, he cannot see nor enter into the kingdom of God. To właśnie Jan powiedział: jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. It's John who told us about the Lord Jesus with the woman at the well. To właśnie Jan opisał nam tą sytuację, kiedy przy studni Jakubowej była kobieta. And it's only found in John's Gospel. I tylko w Ewangelii Jana można zobaczyć, przeczytać the Jerusalem ministry of Christ. Służbę Pana Jezusa w Jerozolimie. As he went on to the cross. Kiedy szedł aż do krzyża, na krzyż. From verse chapter 13 to 17. Od 13 rozdziału do 17 rozdziału. Wonderful ministry. Wspaniała służba. So in the midst of all that chaos. So, w pośrodku tego chaosu, kiedy chaos jest wokoło. John is telling us, you can enjoy Christ. Jan opisuje nam: możecie cieszyć się Chrystusem. He could fill your heart. On może wypełnić wasze serca. Why should I be occupied with the breakdown? Dlaczego mam się zajmować tym chaosem, tym, co jest na upadkiem? But he says, I want to come in and sup with you and you with me. Kiedy on mówi: ja wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. No, this epistle of Laodicea, ten list do Laodycei, was to be read in Colossae. Miał być odczytany w Kolosach. And the epistle from Colossians should be read in Laodicea. A list do Kolosa miał być odczytany w Laodycei. In other words, God has given us stabilizing ministry. Inaczej mówiąc, Bóg daje nam taką stabilizującą służbę. Like the ship that the Apostle Paul was on. Tak jak ten statek, na którym był apostoł Paweł, it was tossed to and fro. Był miotany. And the apostle, and they threw out four anchors. Chapter. Owiązano 27. Book of Acts. 27 rozdział Dziejów Apostolskich. Verse 21 going on to verse 37. 31 do 37 wersetu. Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli linę od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się pośpieszyli, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili, a było nas wszystkich na statku 276 dusz. Verse 29
W 29 wierszu until i 30 wersecie. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. No, what is happening here is this? Co tutaj wydarzyło się? The testimony. Świadectwo is breaking up. Zaczynało się chwiać. And there it is. We are sailing, going on to glory. I tak obrazowo mówiąc, my płyniemy tym spadkiem, żeglujemy. And the testimony is going through some turbulent times. I świadectwo przechodzi trudne czasy takich właśnie turbulencji. And they throw these anchors. I oni, tak obrazowo mówiąc, zarzucili te kotwice. And stabilized the ship for a little while. I to przez jakiś czas ustabilizowało ten statek. But in the midst of this, ale w pośrodku tego, the apostle Paul said, apostoł Paweł mówi, they stood by me this night. On stanął przede mną dzisiaj. An angel of the Lord. Stanął anioł pański. Whose I am? Whose I am? I know myself. Któremu ja służę? Panu, któremu ja służę? Verse 24. Mm-hmm. Do którego należy? Do którego należy? And said, fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar, and look, God has given thee all them that sail with thee. Powiedział mi, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darowałem ci, i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. And he says, wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it should be even as it was told me. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. We will be brought to glory. Zostaniemy przyprowadzeni do chwały, zachowani. We are going to heaven. Idziemy do nieba. And the thing is, God is saying to us. I ta rzecz, którą Bóg mówi do nas. In the midst of it all. W pośrodku tego wszystkiego. There is a place of enjoyment. Jest miejsce radości. He will come to us. On przyjdzie do nas. Sup with us. I będzie wieczerzał fellowship with divine persons. Będziemy mieć społeczność z boską osobą, Bogiem. No breakdown there. Nie ma upadku tutaj. No limit of supply is there. Nie ma limitu zaopatrzenia. Where he is? Gdzie on jest? Is all the blessing. Są wszystkie błogosławieństwa. So in spite we are in the days of Laodicea. A więc pomimo tego, że jesteśmy w dniach Laodycei, there is a place. Jest takie miejsce, where there is abundance. Gdzie jest taka pełnia. Where there is stability. Gdzie jest stabilność. Where is the amen. Gdzie jest amen. The amen means. Amen oznacza. God promises are sure. Boże obietnice są pewne. In other words, innymi słowy, Solomon said, Salomon powiedział, they have not failed one promise of God. Nie zniknie, nie zagubi się ani jedna obietnica Boża. Moses said to the children of Israel. Mojżesz powiedział do dzieci izraelskich. Did your clothes got old? Czy wasza odzież zestarzała się? What your foot swollen? Czy wasze buty starły się? Did you need to resole your shoes? Czy musieliście odnawiać podeszwy chyba butów waszych, tak? No. Nie. Because God was faithful. Ponieważ Bóg był wierny.
And he remains faithful. I on pozostaje wierny. And when you read Psalm 89, jeżeli czytacie Psalm 89, the psalmist says, "I'll sing of the mercies of the Lord forever." Ten psalm mówi, będę śpiewał o miłosierdziu Bożym na wieki. With my mouth I will make known his faithfulness to all generations. Dla wszystkich pokoleń ustami moimi będę opowiadał o wierności Boga. David said it. Dawid to powiedział. I was young and now I am old. Byłem młody, a teraz zestarzałem się. I've never seen the righteous forsaken. Nigdy nie widziałem, żeby sprawiedliwy został opuszczony. Ani nie widziałem, żeby musiał żebrać o chleb. When I was a little younger, kiedy byłem troszeczkę młodszy, I took a survey. I took a survey, very important. I inquired about a CV. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. Aplikowałem o pracę. I went to some older saints. Poszedłem do starszej wierzący. And I asked the question. I zapytałem pytanie. Zadałem im pytanie. If you have to live your life over again. Gdybyście mieli przeżyć wasze życie jeszcze raz. What will you do different? Co zrobiliście zrobilibyście inaczej? It was unanimous. Ankieta. Yeah? Ankieta. Ankieta was It was 100%. Nie, czyli było jednogłośne. Jednogłośne, ale że jest chodnicze. So they answer. They answer. No difference. Czyli w tej ankiecie odpisali wszyscy, nie zmieniliby niczego. And I will tell you, if I ask the older saints here, you will say the same thing. I powiem wam, że jeżeli zapytałbym starszych wierzących tutaj, odpowiedzieliby to samo najprawdopodobniej. I will read my Bible more. Czytałbym więcej Biblię. And I will not worry about many things. I nie troszczyłbym się o wiele rzeczy. Because I realize God is faithful. Ponieważ uświadomiłem sobie, że Bóg jest wierny. Saints. Święci. This day in which we live. W tych dniach, w tym dniu, w którym my żyjemy. Want to shake us of our peace. Nasz pokój stara się nam wstrząsnąć naszym pokojem. The day in which we live challenges the word of God. Te czasy, w których my żyjemy, są wyzwaniem, jeżeli chodzi o Boże Słowo. He is the amen. Ale On jest tym amen. He is the faithful and true witness. On jest tym wiernym i prawdziwym świadkiem. If all fall apart, jeżeli wszystko upadnie, dojdzie do ruiny. He remains the same. On pozostanie ten sam. He is the same yesterday, today and forever. On był tym samym, jest tym samym i pozostanie na wieki. And he is the beginning of the new creation. I On jest początkiem nowego stworzenia. We have passed from death unto life. Przeszliśmy ze śmierci do życia. So now, więc teraz, what will save us from being a Laodicean assembly? Co? Co słowa od bycia laodycejskim zgromadzeniem? Co uchroni nas od bycia tym właśnie laodycejskim zgromadzeniem? That's why I believe the Spirit of God said, read the book of Colossians in Laodicea. Dlatego powiem, Duch Boży mówi, czytajcie Słowo Boże z listu do Kolosan odnośnie Laodycei. Jest. I ask permission. Właśnie poprosił o pozwolenie, żeby... Czytajcie list do Laodycei w Kolosan. Czytajcie w Kolosan, czytajcie na Laodycei, czytajcie list do Kolosan. No. We are going to look at some things
very quickly. Przejdziemy kilka rzeczy bardzo szybko. That if the Laodicean assembly had really laid hold upon it, would stabilize the ship. Gdyby przestrzegano pewnych rzeczy, to to ustabilizowałoby ten okręt, ten statek, obrazowo mówiąc. Colossians chapter 1. Więc pierwszy rozdział listu do Kolosa. And verse 13 werset, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. The first one is the son of his love. Pierwszy jest synem jego miłości. We have been transferred. Zostaliśmy przeniesieni from the kingdom of darkness z królestwa ciemności into the kingdom of the son of his love. Do królestwa syna jego miłości. No sins. Teraz drodzy święci. There is the kingdom of God. Jest królestwo Boże. There is the kingdom of heaven. Jest królestwo niebieskie. There is the kingdom of the Father. Jest królestwo Ojca. There is the kingdom of the Son of His love. Jest królestwo syna jego miłości. There is the kingdom of David. Jest królestwo Dawida. And the everlasting kingdom. Jest wieczne królestwo. It's the same kingdom. Chodzi o to samo królestwo. But looking at it from different angles. Ale patrząc na nie z różnej perspektywy. No, I'm going to use an illustration that will help us to understand the intimacy into which we have been brought. Chciałbym teraz użyć pewnego obrazu, który pokaże nam tą rzeczywistość, do której zostaliśmy przeniesieni. Same kingdom. To samo królestwo. The same house, so to speak. Obrazowo mówiąc, ten sam dom. God is saying to us. Bóg mówi do nas. The most intimate part of the kingdom we have been brought into. Intimate. The intimate. Czyli takie ostateczne, wieczne, tak? The most warm side. Najbardziej intymna część. Najbardziej intymna część tego domu, w którym przeniesieni zostaliśmy. It's really the place to be. Jest to oczywiście miejsce, gdzie możemy być. I travel sometimes and I travel far. Czasami podróżuję bardzo daleko. I tell you, my mind and my heart is at home. Ale mój umysł i moje serce zawsze pozostaje w domu. I look forward in seeing my wife. Oczekuję tego momentu, kiedy zobaczę moją żonę. I thank God for my children. I thank God for my children. Dziękuję Bogu za moje dzieci. I thank God for my son. Za moje dzieci, tak. I thank God for my grandchildren. Dziękuję Bogu za moich wnuków. But listen, without my wife, none of them would have been here. Ale bez mojej żony nie istnieliby. So, you could imagine, you cannot hold up memory. Nie można zatrzymać wspomnień albo pamięci. You could hold up someone. Można objąć osobę. God has brought you and I into the kingdom of the Son of His love. Więc Bóg przeniósł nas, przyprowadził nas do królestwa swojej miłości. I look around. Patrzę na zewnątrz. Break down all over. Tutaj na zewnątrz. But there is a place. Upadek tutaj na zewnątrz, ale jest takie miejsce, I could enjoy the kingdom of the Son of His love. Gdzie mogę cieszyć się tym królestwem Syna Jego miłości. Around us where we live.
Wokoło nas, gdzie żyjemy, there are families that are falling apart. Są rodziny, które upadają, odpadają. But there is a place where love dwells. Ale jest takie miejsce, gdzie mieszka miłość. And you and I have been brought in there. I ja i ty przyprowadzeni zostaliśmy do tego miejsca. It's like a refuge. To tak jakby jest taka ochrona, taka ucieczka. It's like an oasis in the desert. To tak jak oaza na pustyni. You have been brought in. Zostaliśmy przyprowadzeni tam. In the kingdom of the Son of Israel. Do królestwa syna jego miłości. Druga rzecz. 15 werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Who is the image of the invisible God? To jest tym obrazem niewidzialnego Boga. What a sight! Co za... Great is the mystery of godliness. Wielka jest tajemnica pobożności. God was manifested in the flesh. Bóg został objawiony w ciele. The word became flesh and dwelt amongst us. Słowo stało się ciałem i zamieszkało w nas. He that has seen me has seen the Father. Ten, który widzi mnie, widzi Ojca. He is the brightness of the Father's glory. On jest tą światłością chwały Bożej. The express image of his person. Wyrażeniem obrazu Boga. All God is seen in that man. Wszystko, kim jest Bóg, jest widoczne w osobie Pana Jezusa. Philippians 2 tells us. Drugi rozdział listu do Filipian. He thought it not robbery to be equal with God. On, żeby być równym Bogu, nie upierał się, żeby być równym Bogu. But he made himself of no reputation. Ale uczynił siebie jakby bez reputacji, uniżył się. And took upon himself the form of a bond slave. I przyjął dobrowolnie postać sługi. The invisible God. Niewidzialny Bóg has been made visible. Uczynił siebie widzialnym. But then he is the firstborn of all creation. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, czytamy. It means he is the number one. On jest numer jeden. And that was mentioned in prayer. I to zostało wspomniane podczas modlitwy dzisiaj. That we may know he is number one. A żebyśmy poznali tego numer jeden. Why he is the firstborn of every creation? Dlaczego on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia? It tells us in verse 16 and 17. To jest nam opowiedziane w wierszu 16 i 17. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. All things was created by him. Wszystkie rzeczy zostały stworzone przez niego. It means and he upholds all things by the word of his power. I on utrzymuje wszystkie rzeczy słowem swojej mocy. And he holds it in a harmonious course. I on utrzymuje to w harmonijnym kursie. Since when you just think about our solar system. Jeżeli pomyślimy o systemie słonecznym naszym. Here is this planet circling the sun. Ta planeta krąży wokół Słońca. But as it circles, it is turning. Kiedy ten równocześnie krążąc, obraca się. It's amazing what he has done. Jest to niesamowite, co on uczynił. If we see an eclipse. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie, he has put the sun and the moon at such a distance that the sun, that the moon could cover the whole sun, that we would not see the sun. Uczynił to tak w takich odległościach i w takim systemie słońce, ziemia i księżyc, że w pewnych momentach możemy w ogóle słońca nie widzieć. Who have done? Kto uczynił to? The Lord Jesus Christ.
Pan Jezus Chrystus. And the same power that he used to create it, he opposed by the word of his power. I tą samą moc, którą użył do stworzenia. That's why. Używa również do utrzymywania tego biegu. That's why this letter was to be read in Laodicea. Dlatego ten list powinien był być odczytany, czy powinien był być odczytany w Laodicei. That would realize it's Christ. Żeby uświadomili sobie, to jest Chrystus. Verse 18. 18 werset. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Three things of him comes to life. Trzy punkty, rzeczy odnośnie jego osoby. One is the head of the body, the church. On jest głową ciała, czyli Kościoła. No, as head of the body, the church. Jako głowa ciała, Kościoła. He loved the church and gave himself for her. Ukochał ten Kościół i oddał za niego siebie. That he may sanctify and cleanse her by the washing of water by the word. Ażeby go oczyścić, obmywszy go kąpielą wodną przez słowo. That he may present her to himself a glorious church. Ażeby przedstawić chwalebny Kościół. So Christ, a więc Chrystus, is the head. On jest głową of the body. Tego ciała, the church. To znaczy Kościoła. No, many individuals in the Caribbean will ask me. Na Karaibach niektórzy zapytają mnie. Who is the head of that church? Kto jest głową tego Kościoła? You see, they want to, for me to say it's me. Dla niektórych to będzie brat. I says, it's the Lord Jesus Christ. A odpowiada mnie, to jest Pan Jezus Chrystus. Yes, I understand, but who is the head down here? Ale oni odpowiadają tak, ale kto jest właśnie głową tutaj na ziemi? The Lord Jesus Christ. Odpowiadam, Pan Jezus Chrystus. Well, a church without the head is a monster. Więc odpowiadają, że Kościół bez głowy to jest kreatura jakaś. Because they don't understand. Ponieważ nie rozumieją tego. The truth. Prawdy biblijnej. Of the oneness of the body of Christ. Jedności ciała Chrystusowego. Saints. Wierzący. When the church is brought to glory. Kiedy Chrystus zostanie zabrany do chwały. Kiedy Kościół zostanie zabrany do chwały. They will be from every tribe, every nation, every people, every tongue. Będą tam ludzie z każdego plemienia, z każdego języka, z każdego narodu. It will be very colorful. Więc będzie to bardzo kolorowe towarzystwo. All shades of people. Wszystkie odcienie ludzkie tutaj ludzi. You will have the Chinese. Będą Chińczycy. You will have the blacks. Będą czarni. You will have the whites. Będą biali. You will have the mix up in between. Będą ci taki pomiksowani. But all will be brought to glory. Ale wszyscy zostaną zabrani do chwały. And he is the head of them. A on jest głową ich. And we are members one of another. A my jesteśmy członkami jedni drugich. He must have the preeminence. On musi mieć to przewodnictwo, to. So the body, he is the head of the body. On jest głową ciała. To give direction. Ażeby dać te instrukcje, to kierunkować. To guide. Ażeby poprowadzić. And to give nourishment. And to give nourishment, food. Ażeby dać zaopatrzenie, jedzenie. What a blessing. Co za błogosławieństwo. You know what is wonderful? Wiecie, co jest tutaj wspaniałe? He said, behold, I show you a mystery. On mówi, oto ukazuję wam tajemnicę. And he said, he speaks of Christ and the church. I mówi o Chrystusie i jego Kościele. We are bones of his bones. Jesteśmy kośćmi jego kości. Jego kości. Flesh of his flesh. Ciałem jego ciała. I cannot separate myself from Christ. Nie mogę oddzielić siebie od Chrystusa. Likewise you. Dokładnie tak samo wy. So now I have white brothers and sisters.
Więc mam teraz białych braci i siostry. I love you. Kocham was, tak? Yeah. There is brother Crawford Schaefer. A brother named brother Crawford Schaefer. Gdzie jest brat Crawford Schaefer, tak? Yeah. And we were traveling in St. Kitts together. Podróżowaliśmy po St. Kitts, po tej wyspie razem. And a chap said, "What is that white man doing in your bus?" I on spytał nagle, co ten biały człowiek robi w tym autobusie, czy busie? I says, "It's my brother." A odpowiedziałem mu, to jest mój brat. Say, "You can't, not your blood brother, though." Możesz go tutaj zabrać. I said, "Yes." Odpowiedziałem, tak. The blood of Christ. To jest krew Chrystusa. We are members of the one. Jesteśmy członkami jedni drugich. Christ is head. Chrystus jest głową. But then he said, a wtedy mówi, who is the beginning? Kto jest początkiem? And this beginning means, i ten początek oznacza, the beginning of new creation. Początek nowego stworzenia. Saints, święci, he is the beginning of it. On jest początkiem tego wszystkiego. Of this new creation that God is going to bring us into. Tego nowego stworzenia, które Bóg ma zamiar przyprowadzić. Any man be in Christ. Każdy człowiek, który jest w Chrystusie, he's a new creation. Jest nowym stworzeniem. All things are passed away. Wszystkie rzeczy przeminęły. Behold, all things become new. Wszystkie rzeczy stały się teraz nowe. New creation. Nowe stworzenie. Thank God. Dzięki Bogu. I could remember when I didn't need this to see you. Pamiętam jeszcze, kiedy nie potrzebowałem. But all of a sudden you started to look foggy, so I had to get something to put up. Pamiętam czasy, kiedy nie potrzebowałem okularów, żeby was widzieć. So the eye doctor gave me this. Ale mój doktor dał mi to. W czasie, kiedy to pod moje dzieci zacząłem dziwnie wyglądać. So więc teraz widzę was bardzo dobrze, pięknie. These are the effects of old creation. To są efekty tego starego stworzenia. But if I want to see what new creation will be, ale kiedy chcę zobaczyć, czym będzie nowe stworzenie, I see it in Christ. To wtedy widzę je w Chrystusie. The only thing that links me to this creation. Jedyną rzeczą, która wiąże mnie z tym stworzeniem, is this body. To jest właśnie moje ciało. One day I'll put it off. Któregoś dnia zdejmę je. Absent from the body. Present with the Lord. Bez tego ciała oznacza być w obecności Chrystusa. And I will have a body like unto my Lord's glory. I będę miał takie ciało, które jest podobne, takie jak ciało Pana Jezusa. But then it says of him. A później jest o nim jeszcze powiedziane. He is the firstborn from the dead. On jest pierworodnym z umarłych. It's three times you find this expression in the scriptures. Trzy razy możecie takie stwierdzenie odnaleźć w Biblii. Romans chapter 8. Ósmy rozdział listu do Rzymian. He's the firstborn of every brethren. On jest pierworodnym wszystkich braci. Romans 8, 8 rozdział, 29 wiersz, listu do Rzymian, 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego i On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. He is the firstborn of all brethren. Więc On jest pierworodnym wszystkich braci. This is God is going to bring sons to glory. Więc Bóg zamierza przeprowadzić syna do chwały, synów do chwały. Sonship is for God's delight. Synostwo jest dla
radości, dla przyjemności Boga. It has nothing with you getting saved. Nie ma nic do czynienia z waszym z byciem zbawionym. God has chosen you for sonship. Bóg wybrał ciebie, wybrał was do synostwa. You have been predestinated unto the adoption of sons. Zostaliście przeznaczeni do usynowienia. Let me explain this, please. Pozwólcie, że wyjaśnię to. Can I understand sonship? Czy ja mogę zrozumieć synostwo? I see it in Christ. Widzę je w synu, w Chrystusie. The same position God has given to him as a man, we are going to enjoy. Tą samą pozycję, którą Bóg mu dał, my tą pozycją będziemy się cieszyć. And in the book of Galatians, chapter 4, 6 and 7, w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, wiersze 6 i 7, it tells us that God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts. Jest napisane, że Bóg zesłał Ducha Syna swego do serca wołającego Abba Ojcze, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. No, this sonship is not male and female. To synostwo nie rozróżnia kobiety i mężczyzny. This sonship means a place of position. To synostwo oznacza pozycję, miejsce. A place of honor and dignity. Miejsce honoru, znaczenia godności. Into which God has brought us. Do którego Bóg przyprowadził nas. Sons. Bycie synem. To enjoy. A żeby cieszyć się. What God is enjoying. Tym, czym Bóg się cieszy. And John put it this way. A Jan opisał to tak. That you may have fellowship with us. A żebyście mieli społeczność z nami. And truly our fellowship is with the Father and the Son. A społeczność nasza jest z Ojcem i Synem. These things write I unto you. Te rzeczy piszę wam. That you enjoy me. A żeby radość wasza była pełna. Then it tells us. Back to Colossians. Przechodząc z powrotem do Kolosa. The second place you find that verse was one. Drugie miejsce jest opisane w verse 15 of chapter 1. W 15 wersecie pierwszego rozdziału. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. And we looked at the firstborn of every creation. A więc jako pierworodny wszelkiego stworzenia. So in Romans chapter 8 he's the number one. W 8 rozdziale listu do Rzymian on jest numerem 1. In Colossians chapter 1:15 is the number one in creation. W Kolosan 1:15 on jest numerem 1 w stworzeniu. He is the firstborn from the dead. On jest pierworodnym z umarłych. There are many others coming. There are others who will be raised from the dead. Inni powstaną z umarłych. Others will raise before him. Inni powstaną przed nim. The widow son. The widow son was raised from the dead. Syn wdowy. Ten syn wdowy został wzbudzony z umarłych. Lazarus was raised again from the dead. Łazarz tak samo został wzbudzony z umarłych. The widow's Jairus' daughter was raised again from the dead. Jaira córka została wzbudzona z umarłych. But they were raised to die again. Ale oni zostali, oni powstali, ażeby potem jeszcze umrzeć. But when you raised, ale kiedy wy powstaniecie, he rose in the power of an endless life. On kiedy powstał z umarłych, to powstał do życia bez końca. He cannot die anymore. On nie może umrzeć. Nigdy więcej. Oh, what a savior. Co za zbawiciel. Is there any breakdown there? Czy tutaj jest upadek jakiś? Here are we looking around. When we look at Christ, no breakdown. He remains the same. Kiedy popatrzymy na Chrystusa, nie ma żadnego upadku, nie ma żadnej skazy. On pozostaje ten sam zawsze. That in all these things,
Ażeby w tych wszystkich rzeczach he must have the preeminence. On musi mieć to pierwszeństwo, on być pierwszym. He must be number one. On musi być numerem jeden. It's the Lord Jesus Christ. Numer jeden to Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus. Two. Chapter two. Drugi rozdział. Chapter 2 of Colossians. Listu do Kolosan. Chapter 6, chapter 2, 6 and 7. Szósty i siódmy wiersz. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, korzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. It says, as you have received the Christ. Tak jak otrzymaliście Chrystusa. And then it says, Jesus the Lord. Wtedy mówicie, Jezus jest Panem. Let me just spend a little time with Jesus the Christ and Jesus the Lord. Może to rozróżnienie Jezus Chrystus i Jezus jako Pan. He is the Son of His love. On jest synem Jego miłości. He is the image of the invisible God. On jest obrazem Boga niewidzialnego. He is the head of the body, the church. On jest głową ciała, to jest Kościoła. He is the beginning of the creation of God. On jest początkiem stworzenia Bożego. He is the firstborn from amongst the brethren. On jest pierworodnym pośród braci. He is the Christ. On jest Chrystusem. He is God's anointed man. To jest człowiek namaszczony przez Boga. God had anointed Jesus of Nazareth. Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu. And he went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. I on chodził i uzdrawiał wszystkich, którzy byli zniewoleni przez diabła. For God was with him. Ponieważ Bóg był z nim. Is the only man. To jest jedyny człowiek, that the Spirit of God came upon. Na którego stąpił Duch Boży. And he says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. I on mógł powiedzieć, Duch Pański nade mną, ponieważ namaścił mnie, ażebym głosił Boże Słowo. And then he closed the book. A potem zamknął księgę. And he says, now is this scripture fulfilled in your eyes. I odpowiedział, teraz to pismo wypełniło się na waszych oczach. He is the Lord. On jest Panem. In other words, innymi słowy, bracia, he is King of Kings. On jest Królem Królów. And Lord of Lords. I Panem Panów. All will bow to him. Wszystko upadnie przed nim kiedyś. God has highly exalted him. Bóg wielce go wywyższył. And give him the name that is above every name. I dał mu imię, które jest ponad wszelkim imieniem. That at the name of Jesus, a żeby na imię Jezusa every knee is going to bow. Każde kolano ugięło się. Of heavenly beings, stworzeń niebieskich, earthly beings, ziemskich, infernal beings, i tych pogrzebanych will bow. Wszyscy upadną albo zegną się. Jesus Christ is Lord. I wyznają to, powiedzą, że Jezus Chrystus jest Panem. Peter the day of Pentecost. Podczas Dnia Zielonych Świąt Piotr powiedział: Say ye men of Israel, hear these words. Posłuchajcie tych słów, mężowie izraelscy. Jesus of Nazareth, a man approved of God. Jezus z Nazaretu, który został potwierdzony przez Boga. By miracles and wonders and signs. Potwierdzenie to poprzez cuda i różnego rodzaju znaki. You are taken with wicked hands, are crucified and slain. Złymi rękami wzięliście go i ukrzyżowaliście go. And at the end of his message. I na koniec jego poselstwa, jego he says,
On powiedział: This same Jesus, ten sam Jezus, that you have crucified, którego wy ukrzyżowaliście, God has made both Lord and Christ. Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Number one. Numer jeden. Number one. Numer jeden. He must have the preeminence. On musi mieć to pierwszeństwo, bycie pierwszym. Has Jesus changed? Święci, czy Jezus się zmienił? God said to Israel. Bóg powiedział do Izraela: My people have committed two evils. Mój lud popełnił dwojakie zło. They have forsaken me. Opuścili mnie. The fountain of living waters. Źródło wód żywych. And hewn for themselves broken systems that cannot hold water. I pobudowali sobie systemy takie, które nie mogą zatrzymać wody. He says, look at the nations. Mówi, popatrzcie na narody. Has they changed their gods? Czy one zmieniają swoich bogów? Who are no gods? Którzy to nie są bogami właściwie. What me? Ale mnie. Who brought them out of Egypt? Który wyprowadził ich z Egiptu. Brought them through the Red Sea. Przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Through the wilderness. Poprzez pustynię. Into the land. Do ziemi. Me they have forsaken. Mnie opuścili. Laodicea. Laodicea. Had turned their back on Jesus. Odrzuciła Pana Jezusa. But he remains the same. Ale on pozostaje ten sam. He don't change because of my heart. On nie zmienia się z powodu mojego serca. Or because I walked away from him. Albo kiedy odchodzę od niego. He remains who he is. On pozostaje tym, kim jest. And he is saying. I on mówi. If this book of Colossians. Jeżeli ten list do Kolosan was read and believed in Laodicea. Gdyby był odczytany i rzeczywiście uwierzono temu co napisano w Laodycei, it would have stabilized Israel. To by ustabilizowało zgromadzenie. It would turn their hearts away from themselves and occupy themselves with the one who must have the preeminence. To odwróciłoby ich serca od nich samych, a skierowało na tą osobę, która zawsze powinna mieć to pierwszeństwo. So my word of encouragement to you is this. Moje słowo zachęcenia dla was jest takie. Yes, it's difficult days. Tak, to są trudne czasy. It is getting worse. I staje się jeszcze gorzej, coraz gorzej. People are not running to Jesus anymore. Ludzie nie biegną do Chrystusa już. On nie jest, przestał być atrakcyjny dla młodych ludzi. And oh, we would love to see. A to, co chcielibyśmy zobaczyć, others realize how wonderful he is. Ażeby inni mogli uświadomić sobie, jak wspaniałą jest osobą. Don't look at the circumstances. Popatrzcie na okoliczności, nie patrzcie. Nie patrzcie na. Don't look at the fall. Nie patrzcie na ten upadek. Keep your eyes on Christ. Miejcie oczy skierowane na Chrystusa. There is no breakdown with him. Nie ma żadnego załamania w nim, z nim. The breakdown is with us. Ten upadek jest u nas, ale nie u niego. Upadek jest u nas. He remains the Amen. On pozostaje tym Amen. He remains the beginning of new creation. On pozostaje początkiem nowego stworzenia. He remains the faithful. On pozostaje wiernym świadkiem. So with the words of the Spirit of God to the assembly at Ephesus. Więc słowami Bożymi skierowanymi do listu do w liście do Efezjan z objawienia. Revelation chapter 2. Z drugiego rozdziału. And verse 10 wierszem objawienie 2:10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.
Be thou faithful. Pozostańcie wierni. Unto death. Do śmierci. And he will give thee crown of life. A dam ci koronę żywota. Be faithful. Bądźcie wierni. In spite of the unfaithfulness that is around. Pomimo niewierności, która jest wokół was. Be faithful to Christ. Bądźcie wierni Chrystusowi. Amen. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który
W momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed
założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga? Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który Go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych
uczynków jest chwała po prostu Boża, przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę
I ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy. Ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany. Bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce.
To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą, Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się
z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego.
są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być
jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem, żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem, nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wiersz 1. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii.
Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy
sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa nie wydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad.
przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to,
że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z
ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym. Jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna,
sceny. Nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz. Że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga. Prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów.
kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.